sobą nie zapłacili. Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to wiślaną trasę rowerową w stronę prawobrzeżną. Tej trasy jeszcze nie miałem za bardzo okazji jechać, więc będzie to dla mnie coś nowego. A przy okazji będę wam chciał pokazać, nowe trasy, takie odnogi od tej głównej ścieżki, abyście mogli zobaczyć nieco więcej. Bo jak już widzieliście na początku roku, jechałem lewobrzeżną stronę i ona nie była aż za bardzo tak urokliwa. Zobaczymy, jaka będzie ta prawobrzeżna, a przy okazji będę chciał wam pokazać trasy, które ja miałem okazję wyznaczyć dla samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać, bo wydaje mi się, że udało mi się znaleźć bardzo ciekawe trasy o różnej nawierzchni, z różnymi atrakcjami, więc myślę, że każdy znajdzie to dla siebie. Jest łącznie 16 tras, jest 8 krótkich, takie do 20 km, jest 4 dłuższe do 50 i 4 powyżej 50 km, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tym momencie jadę do Laskowic Pomorskich, PKP Intercity, jakieś 200 km za około 56 zł, więc jakoś jakby licząc, że z rowerem, to tragedii nie ma. Od samego rana ruch tutaj mały, dużo osób nie jedzie. Wystartowałem o 7.46 i czas jazdy pociągu to będzie 2 godziny. Ja udam się z Laskowic Pomorskich do Grudziądza. Nie udam się do samego początku startu wiślanej trasy rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim, bo musiałbym się jeszcze naddać, a teraz dnie są dosyć krótkie, więc wystartuję z Grudziądza, ale jak tylko dojadę, pociągiem do Laskowic, to opowiem wam o pierwszej trasie w województwie kujawsko-pomorskim od strony prawobrzeżnej. Czym zależy z której strony jadąc, bo trasy są wytyczone tak naprawdę od południa Polski. W gruncie rzeczy ta, co zaprezentuję wam jako pierwszą, będzie teoretycznie w numeracji jako ostatnia. Ale powiem wam szczerze, chyba jedna z ciekawszych, licząc, tym bardziej licząc, że to wcale nie będzie jakiś duży dystans. Ale no, zobaczymy. Pogoda na razie zapowiada się fajna, słoneczko świeci, oczywiście nie jest za ciepło, bo rano jak wyjeżdżałem 8 stopni, ale myślę, że w słońcu będzie nawet dosyć przyjemnie. No. To co? Rower sobie czeka, troszeczkę niestandardowej konfiguracji, ale to wam jeszcze zaraz przedstawię w trakcie jazdy. Laskowice Pomorskie. To czas wgrać trasę, czyli WTR prawy brzeg. Mam nadzieję, że Karu mnie automatycznie tutaj przeliczy trasę i doprowadzi mnie chociażby do Grudziądza. O, już jest informacja, że rerouting. Jeżeli chodzi o same Laskowice Pomorskie, to nie jest to za duża miejscowość i raczej tutaj nie ma nic ciekawego, ale raz w roku odbywa się tu bardzo fajna impreza, czyli owocowy przełaj. Już dwa razy brałem w tym udział i to jest naprawdę bardzo fajna zabawa i taka odskocznia od jazdy na szosie, gravelu czy MTB. Można się fajnie szczochrać, złochać w niewielkim czasie. Zobaczymy, może w tym roku też wystartuje. Tym bardziej, że w tym roku mogą pojawiać się znane osobistości, bo co, z roku na rok ta impreza jest coraz wyższą rangą. Ale zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Na razie skupmy się na tej WTR-ce, co dzisiaj jadę. Powinniśmy dzisiaj zacząć trasę z miejscowości Zakurzewo, gdzie jest już wcześniej wspomniana trasa, czyli Góry Łosiowe. Bardzo śmieszna nazwa. Jak tam byłem, to akurat żadnego łosia nie znalazłem, ale bardzo przyjemna, rzeczy przyjemna, ciężka trasa. Dystans wyznaczony około tam 15 km, ale trasa sama w sobie jest ciężka, bo jak sama nazwa wspominuje, są góry i tak naprawdę co chwilę jest przewyższenie góra-dół, góra-dół. Zaczynamy przy panoramie nad Wisłą, gdzie jest naprawdę przepiękny widok. Później kierujemy się dosyć takim ciężkim zjazdem, gdzie trzeba uważać, a dalej już zaraz po tym są bardzo fajne drogi utwardzone, piękne szuterki, ładne lasy, co chwilę góra-dół, do pewnego momentu, gdzie dojedziemy do asfaltu. Później asfalt o małym natężeniu ruchu z pięknymi widokami i nadal jakieś tam delikatne przewyższenia, nawet jakaś serpentyna by się tam znalazła, gdzie skończymy trasę z powrotem w miejscowości Zakurzewo i stamtąd
powinniśmy wyruszyć teraz do miejscowości Grudziądz z wyślaną trasą rowerową. Tamten odcinek akurat znam, to dosyć prosty, łatwy segment do przejechania, głównie drogami asfaltowymi, gdzie dojedziemy do Grudziądza i my też zaraz dojedziemy do Grudziądza, tylko jeszcze gdzieś poszukam jakiegoś sklepu, coś sobie przekąszę, może jakąś drożdżóweczkę i jedziemy w trasę. Już dawno nie jadłem takiej drożdżóweczki. Co do kilometrów, to nawet nie wiem, ile się wyjdzie, ale chyba około 200. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wyrobi się przed zachodem słońca. Ale czas mnie nie goni. Na razie pogoda trochę taka zdradliwa. Jak się stanęło w słoneczku, no to bardzo, bardzo ciepło. Ale już podczas jazdy powiem wam szczerze, że wcale tak ciepło nie jest. Dzisiaj zapowiada się spory wiatr. Nie wiem, czy to słychać, ale na szczęście trasa będzie prowadziła głównie z wiatrem. Może na początku będzie troszeczkę taki boczny, utrudniający, ale później już powinno być w miarę spoko. Ale mi to Karu daje atrakcję od samego początku. No dobra, że tak to wytyczyło, to niech będzie. No. W końcu jest wybrany profil gravelowy, więc takie drogi też dzisiaj będą mile widziane. Jaka wieżyczka. Nie, no ja naprawdę nie wpadłbym na pomysł, żeby taką drogą pojechać, ale no spoko. O. O. Trzeba uważać, bo ślisko jest. O kurde. O, hak cały? Cały, ale tutaj o, było blisko. O. Taki singielek nad jeziorkiem, nadal trzeba uważać. No to jakbym wypadł i wpadł do jeziora, to już w ogóle by było konkretnie. Ale na razie ładnie się zapowiada, szkoda, że tutaj jakieś chmurki nadchodzą. Szkoda, że prawą stronę mam mokrą, no ale w końcu jadę prawobrzeżną stroną, znaczy będę jechał prawobrzeżną stroną, więc prawa strona jest mokra. Dobry zbieg okoliczności. Jest asfalcik. Dobra. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, gdzie jestem, ale może zaraz się dowiem. Po 15 km właśnie wyjechałem z lasu i wyjeżdżam z miejscowości Grupa. A, dolna grupa, górna grupa. A ja jadę solo i tak w grupie. Wojskowe tereny. No i właśnie dojechałem do miejscowości Grudziądz, gdzie przecinam WTR-kę, ale lewobrzeczną, przedostaję się na drugą stronę Wisły tym jakże starym stalowym mostem, który jest widoczny przede mną. To jest bardzo wąsko, więc trzeba uważać i lecimy dalej z tematem. Tam prowadzi wyślana trasa rowerowa wzdłuż wału. Cały czas wał, wał i wał. Kolejna trasa zaczyna się w Grudziądzu, przy tych właśnie starych murach, gdzie prowadzi wąskimi i ciekawymi alejkami starego miasta. Miejsce jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe. I choć trasa też nie jest długa, bo też około 15 km, to jednak jest wymagająca, bo cały czas też wjedzie pod górę, aż pod tą wieżyczkę, co tam widać. Stąd no, oczywiście jest bardzo ładny widok, gdzie polecam oczywiście wstąpić. I dalej dojeżdżamy do tak zwanej Cytadeli, gdzie obiekt nie jest jakby dostępny z zewnątrz, bo jest to obiekt wojskowy. Tutaj jest za bardzo, no nie można też tam latać dronem. Zanim dojedziemy do Cytadeli, to przejeżdżamy przez park, który też jest naprawdę bardzo ciekawy. Dużo właśnie starych murów. Musicie to sami zobaczyć, bo naprawdę jest tam przecudownie. Później za Cytadelą wjeżdżamy do lasu. Są wąskie ścieżki, tak zwane single tracki. Są bardzo utwardzone, nie są bardzo wymagające. Można spokojnie sobie tam przejechać.
i wyjeżdżamy gdzieś tam na obrzeża Skarpy, gdzie przedostaniemy się jeszcze do Fortu Parskiego. Tam jest mała rundka w lesie i już powrót bardziej utwardzonymi drogami asfaltowymi, przeplatane czasami z jakimiś szuterkami. No, to jeżeli chodzi o tą trasę, jest krótka, jest malownicza, jest trochę wymagająca. O, znowu wychodzi słońce i to mnie cieszy, to jedziemy dalej. I teraz będzie odcinek, którego za bardzo nie znam, więc czas grać trasę. Oczywiście na trasie można znaleźć znaki wiślanej trasy rowerowej, są na pomarańczowym tle, ale dla pewności, żeby się nie pogubić, wgrałem sobie traskę, pyk, no i można jechać. Musiałem jeszcze wyścigą kliknąć opcję reverse, bo trasa oczywiście prowadzi z południa Polski na północ, a ja jadę odwrotnie. Jadę tak nie bez powodu, bo po pierwsze mam teraz z wiatrem, więc będzie mi troszeczkę łatwiej, a po drugie no nie chcę ryzykować, bo wiadomo, to bywa różnie, jeżeli chodzi o jazdę, czy jadę sobie rekreacyjnie, więc no nie wiem do końca, ile czasu mi to zajmie, więc wolę mieć ten zapas, że teraz nie muszę się śpieszyć na pociąg, tylko właśnie pociągiem sobie przyjechałem i spokojnie sobie wracam do Włocławka. Tu w ogóle GPX mam branego z wirtualnych szlaków i tu jest jakiś chyba drobny błąd. Mi pokazuje, że trasa prowadzi tędy, tam zawija i tu sobie wraca. A ja pojechałem po prostu sobie kawałeczek prosto i znajduję się w tym punkcie. Nie wiem, o co chodzi, chyba że faktycznie tamtędy trasa prowadzi, ale są znaki i pokazuje, żeby jechać tam. Nie wiem. Jak coś, to skróciłem sobie 500. Ale widzę, że ślad na nie został zaktualizowany, bo jadę zgodnie tutaj ze znakami tymi pomarańczowymi, a tutaj GPX pokazuje inaczej. Deltrak Wisła. No nieco bardzo wymagających. Nie, no nie podjadę. Tu mi pokazuje ślad, żeby wjechać. Nie było żadnego strzałki, ale jadę. Sprawa się trochę pokomplikowała, bo tam na dole prowadziła wcześniej wisiana trasa rowerowa. To jest, chyba zostało to troszeczkę odmienione, aczkolwiek znaki też nie były jasne i będę musiał coś sam wymodzić. Ale żebym znalazł sobie alternatywę. Dobra. Już wiem, dlaczego Karu nie chciał mnie tędy prowadzić. Ja mówię, a widzę tutaj jakąś drogę na skróty. No tak, że to jest autostrada. Ja pitole. Oj, bardzo przygodowo, bardzo dzisiaj. Dobra, znalazłem jakąś alternatywną trasę. Zaraz gdzieś tutaj się przebiję pod tą drogą i jadę dalej. Ale się chyba trochę naddam, niestety. Ale bym miał kontent, jakbym pojechał autostradą, nie? Dobra, ale ja tu w lewo. Jakimś cudem trafiłem na wyśloną trasę rowerową. Nie wiem, jak to zrobiłem. Odbiega ona daleko od poprzedniej ścieżki. No cóż, zobaczymy. Będę starał się zwracać uwagę na znaki, aby znowu nie zboczyć z trasy. Powoli dojeżdżę do Chełmna. Ok, jestem już w Chełmnie, czyli w mieście zakochanych. Czas teraz pokonać przewyższenie Hopkę, bo akurat to miasteczko znajduje się na góreczce. Jak podjadę, to powiem wam o kolejnej trasie. No
No jak widać, nie muszę górki podjeżdżać, bo jak się okazuje, Wiślana trasa rowerowa prowadzi centralnie pod miastem, a nie wjeżdża się do niego. Więc jak dla mnie na dzisiaj miłe zaskoczenie, bo nie jedziemy się jakoś super dobrze, więc trochę zaoszczędzę sił. Teraz czas kierować się w stronę Ostromecka. Małymi kroczkami dobijam do 3 godzin i zrobię sobie małą przerwę na banana drugiego. Jeszcze w międzyczasie zjadłem jednego żela z Biedry. Jeżeli chodzi o Chełmno, to też jest wytyczona kolejna krótsza trasa, około 15 km, gdzie aby wyjechać z miasta kierujemy się ścieżkami rowerowymi. W pewnym momencie dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie odbijamy w prawo. Tam jest taki długi, długi zjazd, też właśnie po ścieżce rowerowej. Tam są bardzo ładne widoki. W momencie, kiedy dojeżdżamy do ronda, skończy nam się ścieżka rowerowa i zaczyna się nam asfalt o małym natężeniu ruchu, gdzie dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania i tam jest taki znak jak Góra Wawrzyńca. Centralnie trasa nie prowadzi przez Górę Wawrzyńca, dlatego warto sobie tam odbić w lewo i wjechać na góreczkę, bo też jest ładny punkt widokowy i stamtąd już też prosta droga. Oczywiście też kolejna trasa, która nie jest łatwa, bo na sam koniec będziemy mieli jeszcze dwa podjazdy. Taki jeden przed miastem i później, żeby wjechać w miasto, to trzeba właśnie się wbić pod górkę. Przyznam szczerze, że nie jeździ mi się dzisiaj najlepiej. Niby mam siły, ale jakoś tak jest dziwnie, więc już powoli w myśli rodzą się różne perspektywy, jeżeli chodzi o planowanie trasy. Powoli z głowy wychodzi myśl, aby przejechać całą tą prawą stronę do Wrocławka. Zobaczymy w Toruniu, jak się będę czuł. Zaraz dojadę do Ostromecka i tam sobie zrobię dłuższą przerwę, coś zjem. I w Toruniu podejmę decyzję, czy jadę dalej, ale może biję na lewą stronę, czy może po prostu wsiądę w pociąg. Po co się na siłę męczyć? Już kilometrów w tym roku trochę jest. W tym momencie dzisiaj wbije mi 12 tysięcy kilometrów, więc wcale nie tak źle jak na ten sezon. No tu miłe zaskoczenie, bo w końcu jakieś szuterki, to wcale takie nie najgorsze. Idealne też nie są, ale jest w miarę ciekawie. Zobaczymy jak dalej. Tędy za bardzo nie jechałem, co najwyżej tam w prawo odbijałem. I tamtą trasą, a tędy chyba jeszcze mnie tutaj nie było. Pewnie z poziomu kamerki tego nie widać, ale tam w oddali jest chyba Starogard i tam też jest fajna taka góreczka i ładny punkt widokowy. Tam też mnie jeszcze nie było, więc mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję nadrobić zaległości. Bo równo. Oj, tu jakaś góreczka z tego, co pokazuje Karu. Nie za dużo, bo 33 metry, ale coś tu będzie. Dobra, na początku całkiem niewinnie, później delikatny kącik. Kurczę, słonko zaczęło zachodzić i powiem wam szczerze, że nie robi się za ciepło. Oła, chmury takie ciemne, no niby nie wygląda, żeby coś z nich padało, ale się robi tak nieciekawie troszeczkę. Ale ja zaraz osiągnę jeden z główniejszych celi mojej podróży i zobaczymy jak dalej. Skręt w prawo na Rafa, 6 km. No dobra, tamte tereny mniej więcej kojarzę, ale na pewno nie w całości. O, i szuterki, pięknie! Dobra, no i w miejscowości Ostromecko jest jeden z pierwszych moich punktów, które chciałem właśnie odwiedzić, czyli to jest pałac.
bo byłem tutaj, ale nie miałem czasu właśnie podjechać i zaraz zobaczymy drugi punkt, który mnie interesuje. Coś mnie podkusiło, aby podjechać z drugiej strony i zobaczcie, jaki ładny widok. Ale to się pięknie prezentuje. Nie no, bajka. Nie no, nie wierzę. Kawałeczek dalej. Kolejny pałac. Ale tutaj ładnie wygląda. Kurde, przyjeżdżałem stędy 2-3 razy, ale jeszcze nigdy nie byłem z tej strony. Ładnie. Nie no, muszę na chwilę odbić z wyszlanej trasy rowerowej, bo nie osiągnę dzisiaj jednego z główniejszych punktów, jaki sobie wyznaczyłem, więc tutaj teraz odbiłem jakąś ładną ścieżkę. To jest tak śmiesznie, że na chwilę trzeba odbić z głównej trasy i tak na jakieś takie, można powiedzieć, osiedle, zaraz się na nią powraca. Tak. Biło 100 km. Czas coś zjeść. Tam, taram, taram, taram. Ostatnio właśnie jak byłem w Ostromecku, to ktoś mi polecił, że bar u Janka dobry karczyk jest, więc dzisiaj spróbuję. Ja wiem, że to może nie jest najlepsze jedzenie dla kolarzy, ale wygląda no apetycznie. Zaraz się przekonam. I tutaj właśnie też prowadzi kolejna trasa, którą wytyczyłem, czyli tam z okolic, gdzie widzieliście te pałace, podążamy ścieżką rowerową delikatnie w dół, później dojeżdżamy do tej nieco ruchliwej ulicy, ale na szczęście jest pobocze, więc można ten kawałek tutaj spokojnie przejechać i zaraz za tym barem wbijamy się w las na piękne szuterki i ja też będę musiał się tam wbić, żeby powrócić na Wiszlany trasą rowerową i powrót do miejsca startu głównie już ścieżkami rowerowymi. Dobra, jem, żeby mi nie wystygło. Ale mięciutkie. Niam, niam, niam. Praktycznie. Pycha. Nie no, zobaczcie to. Jakie piękne różowiotkie mięso. Kurde. Nie no, dawno czegoś takiego nie jadłem. Powiem wam, że niby grillowane, ale czuć było takie zdrowe żarcie. Ja wiem, że i tak na pewno nie jest zdrowe, ale mega, mega bardzo. Mogę śmiało polecić i podziękować tej osobie, która mi to poleciła, bo warto było przejechać te 100 km, aby zjeść karkóweczkę, chociaż nie jestem jakimś fanem jedzenia grillowanego, ale to naprawdę było pyszne. O Jezus. Muszę tu kiedyś z rodzinką przyjechać. Jeszcze kawusia. I myślę, co tu dalej, bo już jest późna godzina, 15, niby czas mnie nie goni. W Toruniu pewnie będę gdzieś za półtorej godziny, czyli 16.30 z Torunia, tak jest jeszcze z 2 godziny jazdy. Będzie 18.30, czy już będzie się robić ciemno. Zobaczę, pomyślę, zobaczę. Zobaczę, jak się będzie jechało, o. Dobra, wypiję kawkę i lecę. Tu jest taki ładny skrócik na tą drogę, żeby już się nie wbijać na asfalt. O, od razu lepiej. I jest i ścieżka. Szuterek premium teraz. Dobra, no i po tym szuterku z powrotem wracam na Wiślaną trasę rowerową. O, tutaj w prawo. Dobrze trochę popadało, bo podejrzewam, że jakby było sucho, to by było troszeczkę ciężej do przejechania, a tak to nie będzie źle. O, jakie miłe zaskoczenie i asfalcik. Ciekawe na jak długo. Fajnie, jakbyście sobie pogadali chyba gdzie indziej, nie? Jeszcze zaraz za zakrętem. Wyjechał od tej strony jakiś motocyklista i mógłby się troszeczkę zdziwić. Jakaś ścieżka rowerowa, której się nie spodziewałem za bardzo.
Nie no, to był znak ogólnie, że w tą stronę WTRK. Z tego co tutaj widzę, to i tak ta droga się połączy, więc nie ma sensu tam na siłę odbijać w prawo, więc sobie pójdę tędy, jeżeli jest taka ładna ścieżka rowerowa. Też droga rowerowa, nie? Żeby nie było. A, no i tutaj prowadziła wyślana trasa rowerowa. Jest znak, jest elegancko. Szkoda, że w tą stronę nie ma znaku, ale podejrzewam, że trzeba jechać prosto. Jest tu coś wytyczonego dla rowerzystów. O, więc spoko. Co jak co, ale Toruń umie ścieżki rowerowe. Kurde, podejrzewam, że całe miasto przejadę przez ładnie przez ścieżynki, mało kolizyjnie, bezpiecznie i o ładnej nawierzchni. I znowu pięknie w lesie. No kurde, jak to jest fajnie. Taki niesmaczny żart, a mianowicie jaka jest największa atrakcja Wrocławka? To, że mają blisko do Torunia. Nie wypowiem się. Ale skrzyżowanie. Fiu, fiu, no to mi się podoba, kurde. Ale fajnie. Dobra, na horyzoncie Moto Arena za 5 dni tu będę. A mianowicie dlatego, że brał udział w maratonie biegowym, pełnym maratonie. O, tu jest ten tor do gokardów. Byłem tu raz z kolegami z pracy, powiem wam, fajna sprawa. Byłem pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Podobało mi się strasznie. Nie wykręciłem może jakiegoś rekordowego czasu, ale już później się fajnie jechało. No, trzeba będzie skorzystać. Więc jak już jest Moto Arena, to znaczy, że jesteśmy w Toruniu oficjalnie. Stąd też prowadzi bardzo fajna trasa, o której zaraz opowiem. A miałem już nieraz okazję tutaj być, bo jeszcze za dobrych czasów tutaj Cezary Zamana organizował Mazowie MTB. I chyba właśnie to tu był mój pierwszy wyścig w Toruniu, gdzie złapałem bakcyla na MTB. No, ale to były stare czasy i nieprawda. Dobra, no i tu widzę, że ślad już łączy się ze starą wyślaną trasą rowerową. Wjeżdżamy do parku miejskiego. Ale tu jest ładnie. To jest chyba tak zwana Martwa Wisła. Dobra, ja już będę odbijał sobie jednak na lewą stronę Wisły, czyli zaraz dojadę do mostu i przedostanę się na drugą stronę i spokojnie będę już jechał w kierunku domu. Jak już ktoś będzie w Toruniu, to warto się oczywiście tutaj zatrzymać. Po prawej stronie jest staróweczka, tu właśnie widać krzywą wieżę. Jest tutaj co zwiedzać, trzeba sobie zagospodarować trochę czasu, ale ja dzisiaj tego czasu już tak nie mam, bo niby nikt mnie nie goni, ale jednak chciałbym być w domu Zawidnego, więc zobaczymy. I kolejna piękna ścieżka rowerowa. Tutaj o tłum samochodów, delikatny koreczek, a z rowerem sobie można elegancko śmigać. Niekoniecznie rowerem, nawet i kolejnogą. A to widok na bulwary. No ładnie tu mają w tym Toruniu, ładnie. Nawet takie zatoczki mają porobione, że jakby ktoś chciał sobie zrobić zdjęcie, to może sobie tutaj stanąć z boku, taki balkon. Jest i dworzec, ale ja akurat sobie nim teraz nie śmignę, tylko chciałem tak przejechać. Szybko zobaczyć. O. Powiem szczerze, że ta karkówka postawiła mnie bardzo mocno na nogi, bo jakbym się czuł tak jak teraz przed tą karkóweczką, przed tym pit stopem, no to raczej wsiadłbym już w pociąg i wrócił do domu. Ale jest ok, więc na razie jeszcze jadę. Zobaczymy w Aleksandrowie, jak będzie wyglądała sytuacja. Może w Aleksandrowie wsiądę w pociąg, ale nie obiecuję. Sprawdziłem sobie na szybko rozkład jazdy PKP z Aleksandrowa. No to na szczęście jest co pół godziny, czy jakieś 17, 17.30, 18, więc jeżeli mnie weźmie tak zetnie z nóg, no to w razie czego mam alternatywę, ale na razie jadę. Dobra, dopompuję sobie troszeczkę ciśnienia. Z przodu dam 40 PSI. Zobacz, z przodu mam koło Elite Wheels Drive, a z tyłu mam Vinci, bo ostatnio miałem
delikatne uszkodzenie z przedniego koła i zostało wysłane na crash replacement i teraz czekam na nowe. Kurde, z tyłu bym dał ze 3 bary, ale jest hookless, no zaryzykuję, zobaczymy, raz się żyje, żeby nie był hook. Już mam dosyć przygód w ostatnim czasie. 40, nie będę ryzykować. Okej, jest 17 po 17, czyli za 7 minut mam autobus w Aleksandrowie, więc musiałbym odbić tutaj w prawo. I pewnie bym nie zdążył i musiałbym czekać kolejne pół godziny, aby pojawił się następny pociąg. Ja właśnie powiedziałem autobus. To pociąg. No, więc jadę, bo mam czekać pół godziny, później jeszcze jakieś pół godziny jechać, to i tak za godzinę będę w domu, bo i tak jeszcze z wiatrem. Ten wiaterek już nie jest może taki mocny, ale cały czas z wiatrem. Jakieś 3 dychy leci, nóżka podaje, słonko jeszcze świeci, już nisko, nisko. Jak będę dojeżdżał do Włocławka, no to już będzie zachodziło, ale już jakoś się przemęczę. To był naprawdę bardzo fajny wypad dzisiaj, choć się taki nie zapowiadał. Termometr już powoli zaczyna pokazywać niższą temperaturę. Przez cały dzień było jakieś 9-10 stopni. Teraz już dłuższy czas 7 i właśnie poczułem właśnie, że ten stopień w dół już tak powoli idzie. Faktycznie termometr pokazuje to. Ale myślę, że jak dojadę do Włocławka, to jeszcze będzie w miarę ciepło, bo tam azoty, no to azot to od fabryki troszeczkę ciepła będzie, nie? Temperatura spadła nawet do 5 stopni, chociaż czuję, że zaraz spadnie chyba jeszcze stopień niżej. Ciemno się robi. 4 stopnie, tak jak mówiłem. Nie uwierzycie, ale jak zjem okulary, to zrobiło się jaśniej. Więc na ten moment 182 km. Do domu niecała dycha. Do 200 km dobijać nie będę. O! Dzięki Włocławek za światełko. Ha, tego mi właśnie brakowało. No, więc wszystko jak należy. No, do 200 dobijać nie będę, nie ma takiej absolutnie potrzeby. Pewnie nie jeden by dobił, ale no już nie jedne 200 w życiu się zrobiło, więc jak tym razem nie zrobię 200, to nic nie, się nie stanie. Dojadę sobie już na spokojnie po 18. Praktycznie czy teraz w Aleksandrowie bym wsiadł w pociąg, czy teraz dojechał rowerem, to dużej różnicy czasowej by nie zrobiło, więc spoko wyszło. Ta druga część, ta po tych 100 km na pewno znacząco szybsza i mocniejsza. Szybsza też z powodu tego, że tereny tutaj były łatwiejsze, aczkolwiek łatwiejsze nie są na pewno z drugiej strony, więc byłbym pewnie bliżej 19, jakbym pojechał drugą stroną, ale to już jadę do domu się wykąpać, ogrzać troszeczkę, bo zaczyna się robić zimno i już na spokojnie opowiem o reszcie trasy rowerowej, który dla Was przygotowałem wraz ze współpracą z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. No. Chyba mój pociąg jedzie, bo szlaban zamknięty. Kolejny dzisiaj już, kuźwa. Trzeci albo czwarty raz, ktoś mnie wymusił. Wiecie co, tak sobie teraz pomyślałem, że ten materiał i tak jest prawdopodobnie bardzo długi, bo jednak wyszło łącznie 190 km, a jeszcze z 2 do domu
Więc ja chyba podzielę ten film na dwie części i resztę tras opowiem wam w innym filmie. Po prostu się przejadę rowerem do Torunia tą stroną i wrócę tamtą, żeby nie było. A teraz mógłbym gdzieś tam sobie siąść na spokojnie, pogadać, opowiedzieć, ale to nie będzie to samo. Ja tak nie umiem. To więc za jakiś czas pojawi się taki film. Teraz piszcie w komentarzach, jak wam się podobało, czy odwiedzicie te ścieżki, ewentualnie czy je znacie, ewentualnie co możecie polecić. O, no, a ja lecę już do domku, zadowolony, szczęśliwy, bo fajnie pojeżdżone. Mówię, nie zapowiadało się, że będzie tak fajnie, ale jednak tak wyszło. Dobra, to co? Do następnego piąteczka.